Brytyjskie media ujawniają, szczepionki w szpitalach już w przyszłym tygodniu. Wielka Brytania, szczepionki w szpitalach już w przyszłym tygodniu. Szczepionki przeciwko koronawirusowi mają w przyszłym tygodniu trafić do londyńskich szpitali. Jako pierwsi zaszczepieni zostaną medycy opiekujący się zakażonymi, donoszą brytyjskie media. Wyprodukowane przez firmę farmaceutyczną AstraZeneca szczepionki wciąż są jeszcze na etapie końcowych testów klinicznych. Jednak brytyjskie służby medyczne chcą mieć pewność, że w przypadku zielonego światła dla leku pierwsze partie szczepionki będą od razu dostępne dla personelu szpitali zakaźnych. Jak informuje The Sun, z tego właśnie powodu zdecydowano się na rozpoczęcie transportu partii szczepionek do Londynu. Wszystko odbywa się pod ścisłym nadzorem policji. Tymczasem The Daily Mail ujawnił, że jeden ze szpitali w hrabstwie Warwickshire w środkowej Anglii miał otrzymać sygnał, iż na początku grudnia personel placówki zostanie zaszczepiony przeciwko koronawirusowi. National Health Service, brytyjski odpowiednik NFZ, nie chciało komentować doniesień prasy o rzekomo gotowej szczepionce na COVID-19. W oświadczeniu poinformowano jedynie, że testowane są jedynie warianty dostarczania szczepionek do szpitali zakaźnych. Szczepionka na koronawirusa zostanie wdrożona tylko w wypadku, gdy uzyskamy pewność jej skuteczności oraz bezpieczeństwa, które stwierdzi niezależny organ, przekazano. Jednak media na Wyspach Brytyjskich ujawniły wcześniej, że władze posiadają już 340 milionów dawek szczepionki pochodzących z 6 różnych prototypów leku, najwięcej ze wszystkich państw na świecie. Jednocześnie profesor Andrew Pollard z Oxfordu, który kierował zespołem pracującym nad jednym z prototypów szczepionki, tonuje nastroje. Naukowiec przekonuje, że nawet jeśli szczepionki okażą się skuteczne, to obostrzenia wprowadzone w związku z epidemią będzie trzeba utrzymać co najmniej do lata przyszłego roku. Dodał również, że badania kontrolne szczepionek sprawdzonych w testach klinicznych potrwają jeszcze tygodniami. Życie nie powróci od tak do normalności co najmniej do czerwca. Być może trzeba mówić nawet o lipcu. Dopóki nasze społeczeństwo nie nabierze odporności, wciąż zagrożeni będą najsłabsi, a my nie powstrzymamy wirusa, powiedział w rozmowie z The Daily Mail.